Hejka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na vloga z Poznania. Jestem właśnie z Gosią, jedziemy do Żabki, także zapraszam was do oglądania. Dobra, więc my właśnie jedziemy, siedzimy w pociągu i jedziemy do Poznania. No właśnie, dojechałyśmy do Poznania. Teraz idziemy na tramwaj i jedziemy do Poznani na shopping. No. No i jestem z Różą. Cześć. Z Gosią. No i jesteśmy teraz tutaj. Idziemy na tramwaj, także będę wam wszystko pokazywać. Więc my właśnie wysiadłyśmy, idziemy do Poznani. Ale wieje. Okej, więc jesteśmy właśnie w Berszce i mam właśnie mój brązowy outfit na sobie, bo wybrałam sobie strasznie dużo ubrań. Pokazać. Ja mam kurtkę, tutaj są takie spodnie, koszula, jakaś bluza, drugie spodnie. Serio, strasznie dużo tego wybrałam i zastanawiam się, czy wziąć tą koszulę, bo jest strasznie ładna i w ogóle jest na promocji za 55 zł. Mam jeszcze te spodnie brązowe, ale mam M-kę, bo nie było innego i strasznie mi odstają, więc ich raczej nie wezmę, ale ta koszula mi się strasznie podoba. No i zastanawiam się, czy wziąć. W ogóle te spodnie są tak ładne i tak szkoda, że nie mogę ich wziąć. Serio. Dobra, jesteśmy w Pull&Bear i zobaczcie, ta bluza jest po prostu przecudowna. I jeszcze mam takie spodnie i wydaje mi się, że wezmę i to. No, także serio, mega ładnie. Dobra, więc my już trochę chodzimy po galerii. Oczywiście zapomniałam wam nagrywać, ale mam tutaj dwie siatki z Berszki i z Pull&Bear. Kupiłam trzy rzeczy, koszulę, spodnie i bluzę. Dobra, więc my właśnie idziemy do Primarka. Mamy nasze zakupy. Kupiłam z Gosią te same bluzy. Jesteśmy w Primarku i patrzcie, znalazłam kalendarz adwentowy z rzęsami. Serio, mega fajnie. On kosztuje 70 zł. Bardzo fajny. Tutaj znalazłam jeszcze jeden z jakimiś kosmetykami. Proszę bardzo. Bardzo fajny. No nagrywam. Chodź. Dobra, idziemy. Okej, więc kupiłam właśnie makaronika jednego za 4 zł. Tak, w takim pudełku dostałam. Idziemy teraz do Tigera, a potem idziemy na jedzenie jeszcze do Eobuwie i no. Przyszliśmy właśnie do Eobuwie, ponieważ Gosia wybiera buty. To chyba nie. Okej, więc byłyśmy właśnie w Pasibusie i zamówiłyśmy sobie burgery i teraz czekamy, aż zapika i będziemy mogły pójść. W ogóle nie ma tam totalnie miejsc i musiałyśmy przejść trochę dalej, bo nie no, teraz nie zobaczycie tego, ale tam dalej jest Pasibus gdzieś tam, a my siedzimy tutaj, więc no, teraz czekamy. Okej, więc przyszły nasze burgery i tak właśnie wyglądają. Bardzo. I będziemy jeść. Dobra, przyszłyśmy właśnie do Carrefoura po picie. I ja wzięłam sobie Nesty. Tu jest strasznie dużo kalendarzy adwentowych. Proszę bardzo. I przed chwilą mi to całe spadło na ziemię. Nie komentuję. Tego działamy z słodyczami. Bo dla się nie ma tak. Wiktora, powiedz gdzie idziesz. Idziemy właśnie na tramwaj. Jest jakaś godzina 17, coś takiego. Prawie 17. I jedziemy do Ikei, bo planujemy kupić kilka rzeczy. Aha, no to prawie 17. No, więc lecimy na tramwaj.
rodzinę może być? Może być. Dobra, więc dojechałyśmy już do Ikei. Proszę bardzo. Tutaj jest Ikea, nie wiem czy widać. No i teraz lecimy, bo chciałam kupić pościel i może jakieś dodatki do pokoju, żeby w końcu wam nagrać room tour, także może coś wam nagram właśnie z Ikei. No, także zobaczymy. Oglądamy rzeczy w Ikei i wzięłam taki wazon, bo stwierdziłam, że kupię takie sztuczne kwiaty, bo tutaj są na sztuki takie goździki za 2 złote, więc zobaczymy i może wezmę. Teraz jesteśmy na jakimś dziale biurowym. Dobra, więc właśnie będę kupować pościel. Zastanawiałam się nad tą albo nad tą, ale chyba wezmę tą. Okej, więc wyszłyśmy właśnie z Ikei. Jak widzicie, kupiłam wielki karton, który mi zajmuje bardzo dużo miejsca i muszę go teraz nosić. Dobra, jemy teraz hot dogi z Ikei. To są najlepsze hot dogi ever. Serio, za 2 złote i frytki. No taki... Dobra, więc my już siedzimy w pociągu i wracamy już do domu. Jest aktualnie godzina 19.30, coś takiego. Nie, jaka 19.30? Przecież my stąd wyjechałyśmy 19.45. No, jest 20 jakoś i my jedziemy. Będziemy w domu jakoś 20.40, coś takiego. Także w domu zrobię wam haul, bo kupiłam trochę sporo tych rzeczy, więc pokażę wam w domu. Okej, moi drodzy, więc ja właśnie wróciłam do domu i stwierdziłam, że zrobię wam haul zakupowy, ponieważ w sumie kupiłam dość sporo fajnych rzeczy, także mogę wam pokazać, żeby też ten film był trochę dłuższy, wiadomo. No, także tutaj mam zakupy z Ikei, więc może od tego zacznę. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to taki wazon, żeby po prostu postawić jako ozdoba i w środku wstawić sztuczne kwiaty, które za chwilę wam pokażę, bo też kupiłam. Następnie kupiłam takie 2 kartony, które składa się samemu, po prostu, wiecie, do przechowywania różnych rzeczy, bo brakuje mi czegoś takiego. Oprócz tego kupiłam właśnie do tego wazonu, sztuczne kwiaty, to są goździki białe i różowe, stwierdziłam, że 6 sztuk będzie git. Dobra, więc teraz przechodzimy do Berszki. Nie pokażę wam tutaj kilku rzeczy, ponieważ nie chcę zdradzać wszystkiego. W sensie niektórych rzeczy po prostu wam nie pokażę w tym filmie. I pierwszą rzeczą z Berszki, w sumie ostatnią, bo kupiłam tylko jedną, jest to taka koszula. Spróbuję ją teraz jakokolwiek rozłożyć, ale pewnie będziecie widzieli na Instagramie, na moich outfitach, także tam was zapraszam. I no po prostu to jest zwykła, oczywiście tutaj ma jakieś nitki, zwykła taka brązowa koszula. Ja ostatnio mam strasznie fazę na brązowy kolor, więc to jest po prostu taka brązowa koszula i ona była za 55 zł, przeceniona z 80. Kolejnym sklepem jest Pull&Bear i w Pull&Bear kupiłam 2 rzeczy. Pierwszą są spodnie, tutaj proszę bardzo, za 120 zł i są to brązowe spodnie. Jak mówiłam przed chwilą, mam fazę na brązowy kolor, zaraz zobaczycie jeszcze jedną brązową rzecz, właśnie która mi strasznie pasuje z tymi spodniami. To jest skrój, który najbardziej lubię w spodniach, no i po prostu są takie zwykłe brązowe spodnie bez dziur, także... Zobaczycie na Instagramie właśnie w moich outfitach, także no, tak jak mówiłam, tam was odsyłam. I już ostatnią rzeczą z Pull&Bear jest to taka bluza z napisem New York City. Ma tutaj taki brązowy kolor, który idealnie pasuje z tymi spodniami, także idealnie ta bluza z nimi fituje. Także już wiem, jaki będę mieć outfit w poniedziałek do szkoły. No i mam ją w rozmiarze M, jest ona taka większa, w sumie
taka mi się podobała i ona kosztowała 89 zł, więc no, taka bluza. I tutaj jeszcze mam makaronika, w sensie pudełko po nich. Do tego mam tutaj bajgle, którego zaraz zjem. A, no i zapomniałam, kupiłam jeszcze taką pościel w Ikei.